Dzień dobry kochani, dzisiaj powracam do Was z filmem podróżniczym z dzieckiem. Dzisiaj mam dla Was film, jak będzie wyglądał lot biznes klasą z 11-miesięcznym dzieckiem. Ostatnim razem lecieliśmy z 8-miesięcznym, właśnie, czy z 9? Też nie pamiętałem właśnie. Lecieliśmy w styczniu na Dominikanę i było fajnie, było naprawdę fajnie, przyjemnie. Zobaczymy, jak to będzie teraz. Ona już dużo bardziej się rusza, jest bardzo ruchliwa, piszcząca, krzycząca, także... Ale jest zmęczona też bardzo teraz, dzisiaj. No, ale lot nasz trwa 12 godzin, ponieważ lecimy do Meksyku, także no, totalnie nie wiem w ogóle, czego się spodziewać. Mam nadzieję, że łatwo to pójdzie. Wiecie, jak to jest, ludzie wykupują sobie biznes klasę, chcą przeżyć ten lot w spokoju, w ciszy, w jak najfajniejszej atmosferze, a tutaj w parku nie, z dzieckiem... Charlotka mimo wszystko, no nie mam, jest nadzieję, tak, żeby płakać. Może tam zapłaczę na chwilę, na pewno. Na pewno jesteście ciekawi, jak taki lot będzie przebiegał, także już nie przedłużając, jedziemy na lotnisko i zapraszam do oglądania. Dotarliśmy już na lotnisko, tym razem zdążyliśmy. Udało się. Mamy tyle bagaży, to nie jest dużo, patrząc na to, że mamy dużo rzeczy dla dziecka. W którą stronę? To, co jeszcze ciekawe, że w klasie biznes normalnie możecie przejść bokiem szybciej, ale przez to, że jest COVID, to jakby tego nie ma, więc to jest bardzo dziwne, prawda? I przeszliśmy tak naprawdę szybko bokiem, ponieważ mamy dziecko, a tak to do biznesu się to nie liczy, więc słabo trochę, no ale jakby rozumiem, że są takie obostrzenia. I tak wygląda już biznes klasa od środka. Jak możecie zauważyć, są trzy rzędy, po dwa fotele, także naprawdę mamy tutaj spory komfort, dużo miejsca w nogach. Jak widzicie, są duże ekrany, większe niż w klasie ekonomii oraz premium. Tutaj Charlie już siedzi na fotelu i tak wygląda to z boku. Od razu na fotelach czekały na nas poduszki oraz koce. Przy takich długich lotach to jest konieczność, zdecydowanie milej spędza się podróż. Również czekała na nas woda, którą Charlie już tutaj zabrała. Nie, babcia, baba! Przyszłam przed chwileczką do nas pani stewardessa, poinformowała nas, z której strony są toalety i tutaj też dostałam, zobaczcie, mamy takie telefony, w których możemy zadzwonić po panią stewardessę, jeżeli coś potrzebujemy, także to jest bardzo wygodne. Możemy sobie również tutaj tym pilotem włączyć światło. Tylko Charlie już się rozpakowuje na pokładzie, wszystkie swoje rzeczy wyciąga. Gdzie masz szafę? O nie, to mamusi. To mamusi. Jak możecie zauważyć, naprawdę tutaj jest sporo miejsca. Nasze Charlie może swobodnie się bawić i tutaj również będziemy mogli się swobodnie rozłożyć. Są kołderki, także będzie bardzo wygodnie. Cieszysz się? Tak. Lot? Tak, tak bardzo. Ja wyglądam jak dziecko, być płaczę. Bo ja chcę chrupałka. Chrupka jakiegoś. Luka się ogolił i twierdzi, że wygląda jak dziecko, ale faktycznie. Powiecie, że on ma prawie 30 lat? To jest nie do wiary. To chyba dobrze, nie? Cześć! Chrupka. Charlie ma dobry humor, ale już jest troszeczkę zmęczona, bo mało spała. Fajny. Co ty robisz? Nie wolno tak psuć. Psuj mały. Robimy małą zamianę miejsc, bo ja zawsze wolę siedzieć od okna i przyniosła nam pani również pasy, które zapinacie do swojego pasa. Do swoich pasów i wtedy dziecko jest bezpieczne. Tutaj przysypuję dla Charlie mleko, które za chwileczkę oddam stewardesie, aby mogła zalać mi je ciepłą wodą. Te pojemniczki są od razu w butelkach Twist Shake'a, także to jest bardzo wygodne. Przepraszam, a czy ja mogę to zanieść, czy pani dać może? Za chwilę wyszło, albo zapraszę panią ze sobą, to dobrze. Jedną czy dwie?
Nie. Dobrze. Dziękuję. Dostałam taką małą kosmetyczkę i zobaczymy, co jest w środku. Zrobię open box. Mamy opaskę na oczy. Skarpetki, gdyby ci, kochani, było zimno w nogi. Tutaj jeszcze mamy szczoteczki, ja nam zawsze kupuję, ale to fajnie, miło. I do tego mamy stopery do uszu. Wow! I pasta do zębów. Także taki podstawowy, fajnie, bo zawsze i tak to ze sobą wszystko bierzemy. Wow! Ale gratisy! Na ekranie wyświetliła się instrukcja dotycząca bezpieczeństwa na pokładzie samolotu i jak tylko samolot już ruszył, to podałam Charlie butelkę, żeby nie zatykały jej się uszy. Wiele dzieci nie może sobie z tym poradzić, płacze, a my zawsze albo podawaliśmy, ja podawałam pierś, albo podajemy jej teraz butelkę i nigdy nie było u nas z tym problemu. Charlie się już najadła, daje jej smoczek i będę ją powolutku usypiać, przytulać, całować i za chwileczkę ona sobie pójdzie spać. Charlie już powoli mi zasypiała, także mogłam się swobodnie rozłożyć, wyłożyć nogi. Naprawdę to jest spory komfort w locie i jak widzicie, tak sobie już leżałyśmy. Kocham, po prostu uwielbiam z nią tak leżeć. Ona również uwielbia zasypiać mi na klacie, także było nam naprawdę bardzo, bardzo wygodnie. Po chwili wyjęłam swoje słuchawki i zaczęłam szukać jakiegoś fajnego filmu. Tutaj naprawdę jest spory wybór tych filmów, także jeżeli jesteście bez dzieci, to w ogóle cały lot możecie sobie oglądać filmy i nie będziecie się nudzić, są gry. Ja akurat puściłam sobie film, kurczę, już w sumie zapomniałam, jak on się nazywa, ale trójka starszych panów postanowiła obrabować bank i oglądałam już kiedyś ten film, ale tak bardzo mi się podobał, że puściłam go sobie ponownie. Cały czas wyrywam słuchawki, nie wiem, czy mnie słychać, ale wyrywam słuchawki i mogę dwóch minut. Zdążyłam obejrzeć pół godziny filmu i od razu zasnęłam. Byłam troszeczkę zmęczona, patrząc na to, że wstaliśmy o 6 rano. Także razem z Charlie smacznie sobie spałyśmy i nawet jak teraz na to patrzę, to jakoś tak wygodnie i błogo mi się zrobiło. Po godzinie snu pani przyszła do nas z winem do śniadania, które za chwileczkę zostanie nam podane. I tutaj mamy naleśniki z gorzką czekoladą, z owocami. Obok było tiramisu. Również dostaliśmy serek z warzywami. Było to naprawdę wszystko bardzo smaczne. Oraz sałatkę z piersią z kurczaka. Do tego był sos, także naprawdę tutaj jak widzicie takie śniadanie różnorodne. Bardzo nam smakowało. Puściłam sobie już drugi film, czy nie wiem, co tam w tyle leci, już nie pamiętam, co ja oglądałam. Zobaczcie, jakie piękne niebo. Naprawdę. Uwielbiam takie widoki. Reszta pasażerów śniadania zjadła o wiele, wiele wcześniej, ale przez to, że ja spałam, to śniadanie na mnie czekało. Dlatego zaraz zobaczycie, że powoli pilot już zacznie ściemniać szyby i będziemy mieli takie poczucie, że jest noc, przez to o wiele, wiele łatwiej się śpi. Po prostu przyjemniejsza jest ta podróż, także tutaj już będzie tak troszeczkę ciemniej. Charlie podaliśmy drugie śniadanie. Pierwsze zjadła w domu. Zjadła kaszę. Tutaj mam dla niej jakieś takie śniadanko, chyba musli z owocami. Wszystko zawsze biorę w słoiczkach, jest to zdecydowanie najwygodniejsza forma podania posiłku dla dziecka. Z Charlie totalnie nie mamy problemu, jeżeli chodzi o jedzenie. Ona wszystko zawsze ładnie zjada, co byśmy jej nie podali. Tutaj Luka również puścił jej bajkę, żeby ją troszeczkę zainteresować, żeby spokojnie zjadła. I po jedzeniu daliśmy jej różne zabawki, telefon. Polecam Wam wziąć właśnie jakieś takie świecące zabawki, bo dziecko po prostu fajniej się nimi bawi, gdy jest tak ciemno w samolocie. Naprawdę nie mieliśmy z nią problemu. Ona się grzecznie sama bawiła, śmiała się i tutaj możecie zauważyć, że Luka jej przytka troszeczkę buzię z tego względu, że zaczęła krzyczeć. Ale to była jednorazowa sytuacja i już później nie krzyczała. Po jedzonku i po zabawie Charlie zrobiła się śpiąca, także wzięłam ją do siebie i to
jest moja najlepsza forma usypiania jej. Ona bardzo lubi tak zasypiać, także dosłownie 2 minutki i ona już wtedy nam odlatuje. Tutaj puściłam sobie z powrotem film i jeszcze troszeczkę ją tutaj bujam. Luka w tym czasie oglądał na telefonie Dom z papieru, który wcześniej sobie pobrał, i ja puściłam sobie już drugi mój film, czyli Diabolinę. Naprawdę bardzo lubię ten film i oglądałam go kilka razy, ale Charlie mi tak pięknie spała, że postanowiłam, że w sumie nie mam co robić, więc obejrzę drugi film. Luka również spał. Diabolina się skończyła, a moje dziecko, słuchajcie, dalej spało. Także byłam naprawdę bardzo szczęśliwa i zadowolona, że ona tak ładnie śpi, że nie muszę, wiecie, się z nią wygłupiać, skakać, tylko mogę sobie odpocząć i pooglądać filmy. Pół godziny później Charlie wstała. Jak możecie zauważyć, w dobrym humorze jest. Wyspała się. Rozłożyłam jej łóżko tak na płasko, także miała dużo miejsca do siedzenia, nie musiała siedzieć na podłodze, bawiła się tutaj, dałam jej kubeczek i tego typu zabawki i po chwili już zaczęło nudzić jej się na fotelu, dlatego zaczęła skakać do Luki i go obudziła. Także Luka tutaj już ją zaczął powoli przejmować. Tatuś zrobił sobie drinka, żeby też mieć jakąś przyjemność z lotu, a Charlie ogląda jakąś bajkę. Słuchajcie, dopiero przed chwilą ogarnęłam, że tutaj całkowicie te łóżka się rozkładają. Myślałam, że tak jak wcześniej leżałam, jest oparcie troszeczkę podniesione, a tutaj całkowicie możecie położyć się na płasko, także jest super. Wiedziałeś o tym? Ja dopiero jak zobaczyłam po pani, że obok tak leży, mówię, o kurczę, ale fajnie. Fajne jest to, że właśnie można z dzieckiem nawet się tutaj, wiecie, tak rozłożyć. Jest dużo miejsca i wcześniej jak spałam, jak zasnęłam prawie na samym początku lotu, to jak ja się obudziłam, to nie wiedziałam, gdzie jestem, bo wydawało mi się, że jestem w łóżku u siebie, tak mi było wygodnie. W ogóle nie czułam tego, że jestem w samolocie, tylko mówię, Boże, gdzie ja jestem, leżę, tak się wyspałam, naprawdę jestem bardzo wygodna do łóżka, także jest ten lot bardzo przyjemny, chyba najprzyjemniejszy, jaki mieliśmy, nawet z dzieckiem. Pomyślałam, jakby to był lot nocny, to nie bym mogła to przespać całe. No tak, super. Jak koło ciebie. Ale ona teraz tak długo i tak spała, że... Tak, ale tak cały super, tak. Cały jest naprawdę grzeczna, także no, jestem zadowolona. Nie wiem, czy wiecie, telefon mi chyba się zaświecił, nie wiem, czy wiecie, ale do drugiego roku życia nie płacicie za dziecko, także trzeba korzystać z biznes klasy, póki można. Pomimo, że na początku lotu położyłam się razem z Charlie spać, to spałam krótko i nie wyspałam się, dlatego stwierdziłam, że jeszcze trochę zostało do lądowania, także położyłam się. Charlie z Luką w tym czasie się wygłupiali. Inni również spali albo oglądali w tym czasie sobie jakieś filmy. Przyszłyśmy na tle Lucha, więc od razu pokażę Wam, jak wygląda łazienka w klasie biznes. Dla porównania możecie zobaczyć sobie wcześniejszy mój film z lotem, z małym dzieckiem, kilka filmów wstecz i tam pokazuję, jak wygląda łazienka w tej klasie ekonomii. Nawet nie premium, bo wtedy chodziliśmy tam do tyłu, a tutaj jest klasa biznes i ta łazienka jest zdecydowanie mniejsza i jest mniejszy przewijak, ale to pewnie dlatego, że mniej osób lata z dziećmi w klasie biznes. Charlotka jest jedynym takim małym bobasem tutaj w biznesie na pokładzie, tak? Jedyny bobas pobijany mój. Jak możecie zauważyć, ten przewijak naprawdę nie jest spory i Charlie niechętnie chciała na nim leżeć. Praktycznie w ogóle na nim nie leżała, mimo że próbowałam ją kłaść, interesować jakimiś chusteczkami, gadżetami, to cały czas mi wstawała, także musiałam jej zmienić pieluchę na stojąco, ale właśnie w tych toaletach w klasie ekonomii są zdecydowanie większe te przewijaki, także później już tylko tam chodziłyśmy. Jeszcze muszę Wam powiedzieć, że lot klasą biznes różni się w polskich liniach lotniczych, a na przykład w Lufthansie czy, no już nie mówię o Fly Emirates, jest to zupełnie inny standard, natomiast lot ma również bardzo dobry standard, ale to nie jest to samo co zagraniczne linie, także tak Wam tylko chciałam powiedzieć, możecie sobie zobaczyć na YouTubie, jak wyglądają właśnie takie klasy biznes, klasy premium w innych liniach i wygląda to zupełnie inaczej. Charlie zaczęła mi troszeczkę marudzić, także wzięłam ją na nogi i zaczęłam jej robić samoloty, wygłupiać się z nią, także szybko zaczęła się śmiać i była zainteresowana zabawą. Po chwili podaliśmy jej obiadek i zawsze, jeżeli macie takie słoiki bądź mleko, możecie podać stewardesie, ona Wam je podgrzeje, także Charlie zjadła sobie tutaj cieplutki obiadek, jak zwykle nie było problemu, chętnie wszystko zjadła, tutaj nam się zapatrzyła i zawsze śmiejemy się z Luką, że ma to po mnie, ponieważ ja potrafię tak się zapatrzeć na parę minut
jakoś wtedy mnie to tak relaksuje, odprężam się. Dużo osób mówi, że jest to forma medytacji. Także możliwe, że moja córeczka ma to po mnie. I pięknie dokończyła cały słoik. Tak, tak, ale już ostatnio chyba, nie? Ale tak, słyszeliśmy, że poprosimy kawę. Przeznaczenie. Charlie zaczęła nam spacerować po podłodze. Normalnie bym na to nie pozwoliła, natomiast żeby mieć troszeczkę spokoju, to ją tak puściliśmy. Daliśmy jej słuchawki, które sama sobie zakładała, także miała zabawę znowu na kilka dobrych minut. Zobaczcie, jaka szczęśliwa. A ja już oglądam dzisiaj trzeci film i to jest Król Rozrywki. Bardzo mi się podoba, taki wzruszający na początku. To jest ogólnie musical. Ja tak za musicalami nie przepadam, ale ten jest naprawdę super, także zostało nam... Ile nam zostało do wylądowania? Wiadomo, kto się w trakcie lotu dzidzią opiekuje, gdyż ja zdążyłem tylko pół filmowej. Nie żartuj sobie nawet. Ty tyle przespałeś. Ja pół filmu, ty trzeci. Przyznaj, że się opiekowałam dużo dzisiaj. Bardzo dobrze, Charlie spałem, w ogóle ja spałem. Ty spałeś dobrze i Charlie spała dobrze, także ja mam teraz chwilę dla siebie, ale ile nam zostało? Z 2 godziny? Gdzie ona jest? Godzina 44. Ile? Godzina 44. No to akurat, kochanie. Oglądam, rozkładam się. Zaraz chyba przyjdzie jedzonko. Przyszedł nam drugi posiłek. Gdyby nie COVID, to moglibyśmy mieć różne opcje do wyboru, natomiast przez COVID jest to ograniczone. W międzyczasie daliśmy Charlie bułeczkę. Chyba wszystkie dzieci lubią jeść bułki. Sama pamiętam, jak bardzo lubiłam. Wyglądasz jak z więzienia. Pobita? Pobita w kapturze, mały łobuz. Chuligan. Niestety czółko otuczone. Pokaż z drugiej strony. I ktoś mnie pyta, dlaczego ja mojemu dziecku zakładam kask. Bo ona nie zna granic, słuchajcie, jej się nie upilnuje. Chodzimy za nią, a tu i tak, tak jest taki świr, że ciężko upilnować. I dostaliśmy omlet z szynką, z pieczarkami. On był tak porządnie nasączony serem, że był przepyszny. Tutaj również mamy taką potrawkę z mięsem. Była naprawdę bardzo dobra, do tego była musztarda Dijon. I obok mamy ciasto z truskawkami. Charlie zrobiła się znowu śpiąca, także dobry lot dla nas był bardzo, cały czas chciała spać. Bujałam ją na sobie, żeby do końca mi usnęła i Luka dostał dokumenty, które musieliśmy wypełnić, aby oddać od razu po wylądowaniu. Charlie, zobaczcie, jak pięknie sobie spała, przełożyłam ją na fotel, żeby mogła sobie tak już na spokojnie pospać, poleżeć. Trwało to może z pół godziny, ale jednak troszeczkę pospała. I ja w tym czasie poszłam do łazienki, żeby przed wylądowaniem się ogarnąć, wymyć zęby. Zawsze ściągam sobie mokrą chusteczką podkład, nakładam świeży podkład, używam dezodorantu. Po prostu się odświeżam przed wylądowaniem. I jak tylko dostaliśmy informację, że lądujemy, to podałam Charlie mleko. Oczywiście znowu poprosiłam stewardesę o podgrzanie. Spójrzcie, jak wygląda Meksyk od góry z samolotu. Ja przed chwilą powiedziałam Luce, że wydaje mi się, jakbyśmy byli w Polsce. Nie ma w ogóle, wiecie, takiego odczucia, że to jest jakiś daleki kraj, ciepły. Często jak już lądujemy, to jest ocean, albo morze, albo palmy widać. A tutaj jest tak bardzo zielone. Uwaga, uwaga, uwaga! Uuu, wylądowałyśmy! Jak było? Super, bardzo ładne, jeden z, szybko. No. Jeden z przyjemniejszych lotów. W ogóle nie odczuliśmy tych, nie wiem, 11 czy 12 godzin. Szybko poszło bardzo, no. Jak było? Jesteś taka grzeczna, że cały czas będziesz latała na wakacje z nami. Gdzie mi to kopiesz? Gdzie mi to kopiesz? Dolecieliśmy już do Meksyku, czekamy właśnie na walizki. Lot był naprawdę super i jeżeli mam komuś doradzać, jeżeli ktoś ma tylko pieniądze, to warto naprawdę wykupić biznes klasę, bo jest niesamowity komfort. Ale muszę wam powiedzieć, że ten krzykacz tutaj teraz jest taki nie wolno tak krzyczeć. Teraz jest taka rozkrzyczana, a jak tylko wyszliśmy z samolotu, to wszyscy z biznes klasy mówili: wow! Można mamy tak ciągnąć za włosy. Wow, jakie macie świetne... Odeczę chwilę. Jakie macie świetne dziecko, jakie grzeczne. Gratulacje, nie mogliśmy się napatrzeć, także... Można podróżować z tobą. Naprawdę. Byłaś taka grzeczna. Tak, grzeczny dzidziuś?
dużo przespała. Naprawdę ten lot był super. Także czekamy teraz na bagaże i będziemy jechać już do naszego hotelu. Co się nie podoba? Ty chcesz już biegać, tak? Chodzić, zwiedzać, moja Boszka w Meksyku jest! Cieszysz się? Cieszysz. W końcu nie trzeba się ubierać. Z gołymi stopkami można biegać. Samo jedzenie w biznes klasie było naprawdę smaczne, ale wiem, że przed koronawirusem było o wiele więcej przekąsek, jedzenia do wyboru. Teraz to wszystko jest... Wybaczcie. Już Bobas ma prawo pokrzyczeć po tylu godzinach. Zdecydowanie więcej było przekąsek, opcji do wyboru. Cały lot oczywiście mogliśmy zamawiać alkohol, przekąski typu orzeszki. Nie, naprawdę było spoko, natomiast wiem, że przed koronawirusem ta biznes klasa była o wiele, wiele lepsza. Wyszliśmy przed lotnisko i ja już wiem, skąd się wzięło stwierdzenie istny Meksyk. Tutaj to jest po prostu szaleństwo. Co się dzieje? Spójrzcie jeszcze, jak mój narzeczony... Co? Jak ty wyglądasz? Zapakowany cały. Jedziemy. Dostaliśmy już instrukcję, gdzie mamy się kierować. Mysza nasza obserwuje wszystko. Co? Mówię, że niunia nasza wszystko obserwuje. Dajesz radę? Tak. Jest luźno. Luźniutko. Jesteśmy już w naszym hotelu i spójrzcie, jakie palmy. Myślałam, że może będziemy mieć jakiś ładny widok na wodę, ale to też jest cudownie, może jest tak ciepło, duszno. My uwielbiamy taki klimat. Kawka z rana. Dzień dobry, to ja. Właśnie się wykąpałam. Idziemy teraz coś zjeść i chciałam już tak zakończyć ten film. Dajcie znać w komentarzach, jak on się Wam w ogóle podobał. Nagrałam go, żeby jakoś tak zaspokoić Waszą ciekawość. Sama byłam ciekawa, jak będzie mi mijać taka podróż w klasie biznes z małym dzieckiem. Wiele z Was cały czas pyta mnie, czy warto podróżować, czy nie jesteśmy umęczeni. Słuchajcie, dla nas podróżowanie z Charlie to jest naprawdę coś cudownego. Ona jest bardzo grzeczna, więc to zależy też od tego, jakie macie dziecko. Natomiast dzieci są super na wakacjach. Nasza Charlie po prostu szaleje, bawi się, ma wodę, jest cieplutko. Także ja naprawdę ze swojego doświadczenia polecam wszystkim mamom. I czym dziecko jest mniejsze, tym fajniej. Na przykład jak ja byłam w ciąży i tak się zastanawiałam, czy lecieć z takim małym dzieckiem. Mówię, Boże, jak to Luka chciał. Wtedy chyba ona miała 3 miesiące i mówi, będziemy lecieć do Włoch. Ja mówię, nie, absolutnie. Jechaliśmy samochodem. Chwilę po tych wakacjach we Włoszech polecieliśmy na Cypr i naprawdę podróż samolotem z dzieckiem takim małym jeszcze w dodatku to jest coś cudownego, także absolutnie się nie bójcie. Trzeba po prostu się sprawdzić, jak Wam się będzie podróżowało. Oczywiście w tych klasach wyższych typu premium bądź biznes podróżuje się przyjemniej, natomiast w tej klasie ekonomicznej również da się fajnie spędzić lot z dzieckiem. Zostawiajcie koniecznie łapkę w górę, jeżeli taki film Wam się podobał. Jutro z samego rana zaczynam nagrywanie vloga dla Was, także jakoś tak się zmobilizowaliśmy do roboty. Często wyjeżdżamy na wakacje i sobie odpoczywamy. Tak, teraz stwierdziliśmy, że będziemy dużo nagrywali, że będziemy zasypywali Was materiałami fajnymi. Dobrze, że nie jesteś goły. Kończę, kochani. Do zobaczenia już w następnym vlogu z Meksyku. Buziaki. Mua.